Amerykanka Keegan Randall, zdobywczyni kryształowej kuli. Jewgenia Szapowałowa z Rosji. Mona Lisa Walech to najszybsza w kwalifikacjach, najszybsza w ćwierćfinale i półfinale w swoich biegach. No i Justyna Kowalczyk, która też i ćwierćfinał wygrała i w półfinale, no właściwie była szybciej na mecie, tyle tylko, że nie przełożyła wystarczająco daleko nogi. Czas nieznacznie lepszy zmierzono Szapowałowej. No tak czy inaczej, Polka też imponująca tu świetnymi biegami, bardzo dobrymi wynikami. No i może po raz drugi w tym sezonie zwycięsko zakończy rywalizację w sprincie. Triumfowała już w Davos przed Mistrzostwami Świata w klasyku sprinterskim. Przed kilku dniami 10. miejsce w Lahti, no ale tam biegano techniką łyżwową. Nalwalek to, przypomnę, największy sukces w karierze to zwycięstwo w Libercu w tym sezonie. Poza tym była także na 5. miejscu podczas biegu rozgrywanego w Quebecu, a był to sprint rozgrywany techniką dowolną, a nie klasykiem. W Drammen przed laty w 2005 roku uplasowała się na miejscu 4. No i tutaj od początku znowu Malwalech to bardzo mocno. Gotową rywalkę będzie miała teraz Justyna Kowalczyk, bo Finka też bardzo podobny miała pomysł na rozgrywanie swoich biegów. Przycisnąć jak się da na samym starcie, a potem utrzymać przewagę i nie dać się doścignąć na finiszu. Będziemy mogli zatem porównać realizację planu taktycznego obydwu zawodniczek, choć Malwalek to chyba odpuściła tę walkę na pierwszych metrach. Kowalczyk na czele, za jej plecami biegnąca z 24 numerem Heidi Wenk. Wenk w tym sezonie już na miejscu 3. w sprincie rozgrywanym techniką dowolną w Valmistr. To był bieg noworoczny zaliczany do klasyfikacji Tour de Ski. No, tam zaskakująco dobrze spisała się reprezentantka Norwegii. Wówczas najlepsza była Keegan Randall, a Justyna uplasowała się na miejscu 7. No ale teraz proszę spojrzeć, jaką przewagę Kowalczyk i Wenk sobie już wypracowały. Ogromny zapas mają te dwie. No i pytanie, czy wytrzyma Justyna do końca w tak potwornym tempie. Teraz oczywiście chwila odpoczynku na tym zjeździe, gdzie jedzie prawie 44 km na godzinę. Wygląda na to, że nieco szybciej śmigają narty Justyny w biegu finałowym niż poprzednio w ćwierćfinale czy w biegu półfinałowym. No i teraz znowu te mocne odbicie, czy Heidi Wenk wytrzyma, czy Malwalek, to ewentualnie któraś zawodniczek, które biegną za plecami Finki, zdoła nadrobić te straty, ale nie wydaje się, nie widać tam jakiegoś ataku decydującego zza pleców prowadzącej dwójki. Heidi Wenk zmieniła tor, jak gdyby chciała starać się wyprzedzić Justynę przed przejściem przez tę eskę na ostatnią prostą, no ale zrezygnowała z tego zamiaru i będzie teraz atakowała znowu zza pleców Justyny Kowalczyk. A zatem Wenk i Kowalczyk na ostatniej prostej. Polka ma jeszcze około 100-150 metrów do mety, cały czas na prowadzeniu. Te dwie mają kilka, może kilkanaście metrów przewagi. Malwalek to trzecia. Nie, już teraz traci tę trzecią pozycję na rzeczy Esberg, ale to nieważne. Justyna Kowalczyk na pierwszym miejscu. Heidi Wenk będzie atakować zza pleców reprezentantki Polski, ale ten atak chyba nic nie przyniesie. Jeszcze 25 metrów. Justyna Kowalczyk bliska odniesienia kolejnego sukcesu. Jest zwycięstwo. Polka najlepsza zwycięża w Drammen. Wenk druga, na trzecim miejscu Esberg. A zatem Norweżki dwie na podium, znowu jak przed rokiem, ale Kowalczyk nie trzecia tym razem, a na najwyższym stopniu stanie teraz. Dziękują sobie panie za rywalizację w tym biegu. Kowalczyk przyjmuje także gratulacje od pozostałych biegaczek. Na miejscu 4. Szapowałowa, Randall 5., a Malwalek to na 6. pozycji.
nie udało jej się tak mocno pobiec w finale jak w poprzednich biegach. Opadła z sił, a to, no, jak należy domniemywać, polscy kibice, którzy bardzo się cieszą z występu Justyny. Drugie z rzędu zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata odnosi Polka. Poprzednie to Lahti, 10 km klasykiem ze startu interwałowego, no a teraz dokłada sprint i to jest 27 zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w karierze Justyny Kowalczyk. Wielkie prawa dla naszej biegaczki, która, no, we wspaniały sposób przypieczętowała zdobycie kryształowej kuli, która przypieczętowała swój sukces w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Długi, ciężki sezon, który rozpoczął się od biegu w Gelivare, rozegranego 24 listopada ubiegłego roku, kiedy to Polka uplasowała się dopiero na 27 pozycji. No, później długo też nie udawało jej się zwyciężać. Pierwsze sukcesy przyszły podczas biegów w Kanadzie rozgrywanych w grudniu. No a teraz piękna seria biegów Justyny. Eurosport Player z funkcją multiscreen to dostęp do pełnej oferty Eurosport.